Był to mecz, w którym drużyna Lecha była lepsza niż my, ale nie taka różnica. Nie byli tyle lepsi od nas, jak wskazywałby na to wynik. Hemos tenido tres ocasiones muy claras de gol, no hemos hecho gol y después ellos, cada vez que han llegado, nos han hecho gol. Mieliśmy trzy bardzo klarowne sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, a z drugiej strony Lech zrobił to, wykorzystując swoje sytuacje. Estamos reorganizando la defensa, porque después de irse varios jugadores importantes en nuestra defensa. Jesteśmy na etapie reorganizacji linii defensywnej. Estamos a la espera de que venga otro jugador, Armando Nieves, colombiano. Oczekujemy teraz na przyjście zawodnika Armando, Kolumbijczyka, który wzmocni naszą linię defensywną. Y tenemos todavía mucho trabajo por hacer, porque hoy nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos. I nadal mamy dużo pracy do zrobienia. Dzisiaj spotkaliśmy się z bardzo jedną z najlepszych drużyn. Y necesitamos mejorar mucho para hacerle frente a estos grandes equipos. Musimy się o wiele bardziej postarać, bardziej pracować i poprawić swoją grę, aby móc się z takimi drużynami mierzyć. Nunca he jugado en un estadio vacío, ni como jugador, ni como entrenador. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to nigdy nie grałem ani jako trener, ani jako zawodnik, nie grałem przy pustych trybunach. Es una situación muy extraña, porque el fútbol es espectáculo y con público. Jest to sytuacja dosyć dziwna, ponieważ piłka nożna dotyczy właśnie sytuacji, kiedy powinni grać, być też kibice, jest dla publiki. Pero es una circunstancia que no afecta lógicamente al juego. Ale oczywiście to nie wpływało na grę. En cuanto a la segunda pregunta, el calor es para los dos equipos, no es excusa el calor. Podobnie jeśli chodzi o warunki pogodowe, nie jest to żadna wymówka, ponieważ obie drużyny miały podobne warunki. Yo creo que es una medida acertada de vez en cuando parar el juego con tanto calor para que los jugadores puedan beber agua. Oczywiście myślę, że to jest dobra opcja, jeśli chodzi o tę możliwość zatrzymania gry i uzupełnienia płynu przez zawodników. Lo que pasa que lo que sí es cierto que cuando hace tanto calor el equipo que más calidad tiene, pues tiene más posibilidades de ganar también. Oczywiście jest prawdą, że jeżeli w takich warunkach, jeżeli drużyna jest lepsza, to w takich warunkach ma więcej możliwości na doprowadzenie do dobrego rezultatu. Chcieliśmy zdecydowanie zagrać inne spotkanie niż ostatnio, czyli brakowało w ostatnim meczu, zresztą ja o tym mówiłem, determinacji w polu karnym. W tym meczu nie brakowało determinacji w polu karnym, a moim zdaniem jakość była bardzo podobna, więc stać nas na czwartek. Rozgrywamy te najbliższe spotkania razem, więc jest to sukces. Niewątpliwie rozpocząć rozgrywki w Ekstraklasie od wysokiego zwycięstwa, ale już patrzymy na to, co się będzie działo w czwartek. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, rozpoczęliśmy dobrze. Chcieliśmy wykonywać podania w pole karne dokładnie w te sektory, w które zdobyliśmy dwie pierwsze bramki. To nam pootwierało to wszystko i moi piłkarze dobrze wykonywali zadania taktyczne. Po przerwie troszeczkę nas piast dominował, bo popełnialiśmy zbyt dużo prostych błędów technicznych, ale po wprowadzeniu zawodników bardziej doświadczonych ta gra się uspokoiła i zdobyliśmy kolejne dwie bramki. I to jest ta różnica pomiędzy Lechem a Piastem. Lech 4, Piast 0. I to wyrachowanie. Stworzyliśmy sobie jeszcze sytuacje, które mogliśmy wykorzystać. Cieszy mnie bardzo to, że Wojo strzelił 3 bramki. Gratuluję mu, bo po tak ciężkiej kontuzji, po wielu miesiącach, to jest duża sprawa. I na pewno wielu piłkarzy zasłużyło dzisiaj na to, żeby ich chwalić. Cały zespół. Natomiast no, Wojo, był to dla niego specjalny mecz i pierwszy o punkty, więc chciałbym o tym wspomnieć. Choć pewnie jeszcze wiele pracy, żeby wrócił do tego Wojo, którego pamiętamy sprzed kontuzji, bo może grać lepiej. Dziękuję. Ja myślę, że na koniec powinienem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo myślałem, że mnie Państwo zapytacie. To, co się dzisiaj wydarzyło na Bułgarskiej, zabija futbol. Granie bez kibiców zabija futbol. I to chciałbym powiedzieć. Jeżeli tak mamy rozgrywać mecze, to ja nie będę wykonywał tego zawodu, bo nie ma sensu wykonywanie zawodu piłkarza czy trenera przy pustych trybunach. Jest smutne to, co dzisiaj widziałem i mam nadzieję, że nigdy więcej w mojej pracy nie doświadczę czegoś takiego na żadnym stadionie w Polsce, bo to zabija futbol i to sprawia, że zamiast iść do przodu, to się cofamy. Dziękuję.